Hej, cześć, dzień dobry, witam was w kolejnym filmiku odnośnie oszczędzania. Dzisiaj przychodzę do was z takim tematem, no stricte oszczędnościowym, natomiast takim dla osób, które są albo zabiegane, albo nie wiedzą jak podzielić u siebie te wszystkie kategorie, albo dla początkujących, którzy kompletnie tego wszystkiego nie ogarniają, tego dzielenia na kategorie, na wyzwania, na koszty roczne, tutaj jakieś takie podsumowanie i tak dalej. I jeżeli ktoś tego kompletnie nie ogarnie, to ten system może być dla niego naprawdę świetnym sposobem na pierwsze miesiące. Ja wam w poprzednim filmiku mówiłam, że będę tak prowadzić przez najbliższe 3 miesiące. Po pierwsze dlatego, że chciałabym spróbować tego sposobu. Po drugie chciałabym jakby na nowo poczuć tego kopniaka z oszczędzaniem. A do tego wszystkiego mam parę takich rzeczy, które no potrzebuję przycisnąć tam trochę pasa. I te wszystkie wyzwania jakby podopinać, trochę je przyspieszyć, bo ostatnio się rozleniwiliśmy i to oszczędzanie nam nie idzie tak jak powinno. Więc najpierw powiem wam o co chodzi z tymi binderami, co będę w nich mieć, a później wam powiem jak to będę wszystko robić. Zacznijmy może od tego, że nie kupujcie od razu jak zaczynać oszczędzania, nie kupujcie binderów, nie kupujcie tych wszystkich wyzwań, które są na TikToku i tak dalej. Kompletnie nie. Na początku wystarczy wam zwykłe koperty z napisem tydzień 1, tydzień 2, tydzień 3, tydzień 4 oszczędności i jakby nie wiem, swoich na 5 zł, swoich na 10 zł, swoich na telefon. Natomiast ja swój pierwszy kupiłam po jakichś 2 latach, od kiedy zaczęłam gdzieś tam prowadzić ten mój budżet, gdzieś tam zaczęłam mieć kontrolę nad finansami, to zaczęłam wtedy kupiłam sobie pierwszy, to dosłownie na urodziny, a drugi dostałam ostatnio w ramach współpracy, które widzieliście filmik ze współpracy już chyba w lutym. Dobra, zacznijmy może od tego, bo jakby nie patrzeć, tu będą to wszystkie nasze oszczędności, efekty naszego oszczędzania. To jest mój binder na koszty roczne i ja mam tutaj porozpisywane koszty roczne. Na górze mam wpisane, że potrzebujemy zaoszczędzić na ubezpieczenie samochodu, na przegląd samochodu, na opłatę naszej działki oraz na coroczny podatek od nieruchomości. I ja sobie właśnie rozpisałam miesiącami, ile mam wpłacać danego miesiąca, żeby te kwoty uzbierać. Następnie mam, nasze dziecko jak wszystko dobrze pójdzie, w tym roku pójdzie do przedszkola. Więc ja wiem, że dla nas taki start będzie bardzo intensywny i jakby nie patrzeć, ja potrzebuję te pieniądze na to. Dlatego założyłam sobie już kopertę z napisem wyprawka przedszkolaka i tutaj mam odkładać 750 zł. Już słuchajcie, odłożyłam 50 zł, ale mieliśmy taki sajgon finansowy, że te 50 zł stąd znikło. I no, muszę je tutaj z powrotem jakby zaoszczędzić. Mamy tutaj na święta i to jest fajne, mamy kwiecień, a ja już myślę o świętach, chociażby dlatego, że chcę w tym roku kupić choinkę, chcę mieć spokój, taką spokojną duszę, jeżeli chodzi o prezenty, że ja nie muszę się zastanawiać w październiku, jeju, idzie listopad, ubezpieczenie samochodu, prezenty, święta, urodziny, jedne, drugie, nie muszę się tego martwić, dlatego, że na to będę miała oszczędzoną kopertę. I tutaj mam właśnie dwie mam takie foliówki. Jedna święta to jest część pierwsza i to są prezenty plus paliwo, dlatego że my najprawdopodobniej jedziemy do Opola. A drugie święta to jest choinka. Chcę zaoszczędzić 500 zł na choinkę. Następnie mamy już suszarkę do warzyw. Jak wiecie, my w tamtym roku wzięliśmy sobie działkę i ja chcę po prostu tak mocno sobie przycisnąć te finanse, żeby kupić suszarkę do warzyw i jak najwięcej smaku tej działki, to wszystko co my tam będziemy uprawiać, to wszystko sobie po prostu zamknąć w słoiki. Więc suszarka do warzyw będzie w tym momencie nam bardzo potrzebna. Mój telefon ma 3 lata, słuchajcie, już ledwo zipie. 2 dni temu zauważyliśmy, że zaczyna być problem ze stykiem odnośnie ładowania. Coraz bardziej się zawiesza, więc stwierdziliśmy, że tu trzeba już pomyśleć o nowym. Mój mąż mi cały czas próbuje wcisnąć swój drugi telefon, ale ja mówię nie, bo ja wiem, że ja dostanę szału z tamtym telefonem, on kompletnie się u mnie nie sprawdzi. Dlatego założyłam sobie kopertę z napisem telefon i gdzieś tam powoli będę sobie do niego odkładać. Jak już mój telefon padnie, to będę miała przynajmniej coś zaoszczędzone. Kolejną rzeczą jest pralka. Nasza pralka, okej, pierze, ale też już zaczyna mówić hej, 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 ja też mam swoje lata, ja też mam prawo się zepsuć. Więc w razie gdyby nam się zepsuła albo kompletnie odmówiła posłuszeństwa, chcę mieć zaoszczędzone cokolwiek na pralkę i mieć taką spokojną głowę. Wpisałam sobie, że 3000 muszę uzbierać, ale nie robiłam takiej, że mam skreślać kwoty, tak jak macie w innych. Natomiast tutaj mam taką listę i sobie będę pisała, a tutaj 20 zł, a tam 100 zł, a tam coś. Kolejnym, słuchajcie, wyzwaniem naszym to jest samochód.
I ja stwierdziłam jedną rzecz. Z racji, że ja nie wtrącam się do paliwa mojego męża i on niech sobie z tymi pieniędzmi robi co chce, tankuje ile chce, w razie gdyby mu zabrakło, mam mi o tym powiedzieć, natomiast nie chcę tych pieniędzy jakby brać właśnie na swoje wyzwania domowe. Samochód dla mnie to jest po prostu coś, dzięki czemu my możemy funkcjonować, dzięki czemu mamy pracę, znaczy mój mąż ma pracę i dla mnie samochód to jest po prostu taki priorytet. I właśnie stwierdziłam, że wszystkie pieniądze, które będą zostawały z paliwa, wszystkie będą szły właśnie do tej kategorii samochód i w razie gdyby po prostu zabrakło nam pieniędzy, które mamy zaoszczędzone na samochód, to będziemy wtedy po prostu brać z tej koperty, a już na spokojnie niech się oszczędza. Zwłaszcza, że ostatnio mój mąż dostał kompletnego szoku, jak mu mechanik powiedział, że za wymienienie jednego elementu musiał zapłacić 2,5 stówy. I było takie, okej, okay, a dopiero co płacił u niego jeszcze parę lat temu jakieś 100 zł, 150, tak? No i ostatnią kategorią, która jest kompletnie tutaj taka inna, to jest to, że nadpłacamy kredyt. Po prostu co miesiąc gdzieś tam nadpłacamy kredyt i ja sobie po prostu zakreślam, ile w tym roku już nadpłaciliśmy tego kredytu. I ostatnie, aha, to nie, to już jest zarządzanie nad, dlatego że mamy odłożone pieniądze na paliwo i na samochód, żeby się po prostu, nie na paliwo, na wesele i na samochód, i żeby gdzieś tam nam się te pieniądze, te oszczędności nie pomyliły na koncie, to mamy rozpisane tutaj, w taką właśnie mamy rozpiskę. Następną rzeczą jest mój drugi binder, w którym właśnie tak naprawdę jest na co dzień do użytku. O co chodzi z tym nowym systemem oszczędzania, który będę przez 3 miesiące prowadzić? Dostajemy wynagrodzenie. Wszystkie nasze dochody łączymy, po czym, no bo ja też co jakiś czas tam mam jakieś dochody i to po prostu wpada, między innymi z YouTube'a, dzięki Wam, też mi co jakiś czas tam coś wpadnie. I słuchajcie, robimy tak, że płacimy najpierw wszystkie nasze rachunki, zobowiązania, kredyty, wszystko. To jest pierwsza rzecz, którą my robimy, kiedy mój mąż dostaje wypłatę. To jest pierwsza rzecz. To jest dla nas świętość. Nieważne jak byłoby źle, kredyty, rachunki, to wszystko musi być opłacone w terminie. Więc to jest raz. Dwa. Mamy coś takiego jak koszty roczne, czyli tak jak właśnie przed chwileczką widzieliście, to jest kolejna rzecz, do której od razu te pieniądze wtrafiają. Kiedy to wszystko popłacimy i już, bo tak naprawdę zostaje nam tylko na życie, odkładamy pieniądze, które są na paliwo, wiemy ile w tym momencie mój mąż dostaje na paliwo. Ja Wam nie będę rzucać konkretnych naszych kwot ze względu na to, że mój mąż poprosił mnie, żebym nie mówiła konkretnych kwot. I okej, okay, ja to szanuję jak najbardziej, dlatego będziemy po prostu bazować nie na takich wymyślnych kwotach. I teraz tak, jedyne co Wam to ile zaoszczędziliśmy pod koniec miesiąca Wam powiem, no to będzie prawdziwa kwota. Ale ile mamy na życie, ile mamy na rachunki i tak dalej, tego nie poruszamy. Ile zarabia mój mąż, ile ja zarabiam, znaczy zarabiam, no jak co jakiś czas mi wpadnie, to po prostu to jest. Ale nie poruszamy tego tematu. No i właśnie, i teraz to po to opłaceniu tych wszystkich zobowiązań i tych kosztów rocznych zostaje nam dosyć duża pula, tak? I teraz tak, ja zawsze to dzieliłam na kategorie, a teraz będziemy tego nie dzielić na kategorie, tylko na tygodnie. Mamy tydzień pierwszy, tydzień drugi, tydzień trzeci, tydzień czwarty. U mnie tydzień pierwszy to jest ta jakby końcówka poprzedniego tygodnia i jeden pełny tydzień, czyli teraz mi się dopiero za tydzień w niedzielę skończy jakby ten pierwszy mój tydzień. I załóżmy, że na przykład, nie wiem, wymyślam kompletnie kwotę, która jest dla mnie nierealna, niestety, ale powiedzmy, że ktoś ma 100 zł na dzień, tak? Wychodzi mu, że zostaje mu stówka na dzień, no to mamy na tydzień 700 zł. I tak po kolei sobie wszystko będziemy wkładać do tych naszych kopert i później jak będziemy mieć dany tydzień, to wyciągamy z koperty pieniądze, do tego wkładamy wszystkie, do tej koperty, do której wyciągnęliśmy pieniądze, wkładamy wszystkie paragony z danego tygodnia i rozpisujemy sobie na co wydaliśmy. I tak będziemy mieć wszystkie koperty. Natomiast mamy ostatnią kopertę i ja teraz ją sobie gdzieś przeciurlałam. Mamy ostatnią kopertę z napisem oszczędności i to jest koperta, która będzie się zbierać przez cały tak naprawdę miesiąc. Wkładamy tutaj, jak tylko właśnie wyciągamy sobie taką kopertkę z pieniędzmi na dany tydzień, to od razu w pierwszej kolejności odkładamy z niej 10% tego, co jest w tej kopercie. Czyli jeżeli mamy stówkę na dzień, to jest 700 zł na tydzień, odkładamy od razu 70 zł tutaj. Przez cały tydzień zbieramy paragony, wrzucamy sobie je właśnie do tej foliówki, ale normalnie funkcjonujemy, czy to trzeba iść do apteki, czy to trzeba kupić dziecku buty, czy to my mamy ochotę kupić sobie jakąś koszulkę i stwierdzamy, że no naprawdę jej potrzebujemy, to idziemy i ją kupujemy. Natomiast na koniec tygodnia, jeżeli zostaje nam coś w tej kopercie, a robimy wszystko, żeby w tej kopercie nam zostało z tych pieniędzy,
to wkładamy je do koperty oszczędności, czyli załóżmy, że mamy już tutaj 70 zł, przez cały tydzień zaoszczędziliście na przykład 130, to już w tej kopercie po pierwszym tygodniu macie zaoszczędzone 200 zł. I tak jak mówię, nie rozkładamy tego na kategorie, dzięki czemu mamy no taki luz, że a dobra, to lecę do apteki, a nie, że ojeju, to już w aptece mi się skończyło, to już nie mogę kupić, bo już nie mam pieniędzy. Nie, normalnie funkcjonujecie sobie spokojnie przez te pieniądze, przez ten tydzień i później odkładamy te pieniądze tutaj. Natomiast na koniec miesiąca te pieniądze stąd lądują w wyzwania. I ja to zrobię z wami na jednym z filmów na koniec miesiąca, kiedy już będziemy otwierać kolejny miesiąc budżetowy, czyli gdzieś tam po 10 maja, to wtedy te oszczędności zrobię z wami. Zobaczymy, ile zaoszczędziłam przez cały miesiąc i zobaczycie, ile tak naprawdę wydałam. Natomiast ja ze względu na to, że jakby za parę miesięcy będę chciała wrócić do tego dzielenia się na kategorie, prawdopodobnie będę chciała do tego wrócić, bo może mi się spodoba tak ten system, że powiem, o nie, dobra, jest okej. Okay. To sobie, słuchajcie, zrobiłam taką karteczkę z napisem kwiecień i mamy. Mamy ile wydajemy na paliwo, ile wydajemy na kosmetyki, chemia, gaz, działka, moda, jedzenie. I ja to wszystko na podstawie paragonów, zaraz wam to pokażę, bo już mam pierwsze zrobione. Bierzemy sobie pierwszy paragonik. Sprawdzamy, co jest jedzeniem, co jest chemią, co jest kosmetykami, co jest rzeczami na działkę. Ja sobie na górze po prostu to porozliczałam i na podstawie tego wiem na koniec miesiąca, ile przez cały miesiąc wydałam na chemię, na aptekę i tak dalej. Więc tak to będzie wyglądać. Tak zaczynamy. Dlaczego uważam, że ten system jest dobry dla początkujących? Po pierwsze, nie zastanawiacie się, jak rozdzielić pieniądze na kategorie, bo nie wiecie, ile tak naprawdę wydajecie w ciągu miesiąca na paliwo, na jedzenie, ile wam idzie na aptekę, ile wam idzie na modę. Nie jesteście na początku w stanie tego stwierdzić, dlatego takie właśnie pierwsze jakby dzielenie tych pieniędzy i uczenie się na nowo życia z gotówką jest genialne na początku, bo inaczej jest, jeżeli idziecie i macie, nie mam przy sobie tej karty, przykładacie kartę i wiecie, jest pik, 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 pik i nawet nie sprawdzacie swojego wyciągu bankowego, co w ciągu miesiąca zrobiliście. I zaraz wam powiem anegdotkę odnośnie mojego męża. I wiecie, i wam po prostu te pieniądze przez cały tydzień przelatują. Przechodzi kolejny tydzień, znowu wam przelatują. Przechodzi koniec miesiąca i jest, o kurczę, nie mam już za co żyć. No i faktycznie też nie sprawdzacie później, nie analizujecie tych wyciągów bankowych, ile naprawdę wydaliście na co dokładnie, no bo też macie na przykład Biedronkę, to macie napisane Biedronka, a nie chemia tyle, jedzenie tyle, nie wiem, zabawki tyle. Tego też nie macie, dlatego warto jest sobie rozpisać i później po takich 3 miesiącach widzicie mniej więcej, ile wydajecie na jedzenie, ile wydajecie na rzeczy związane z działką, ile na paliwo, ile na dziecko, ile na zwierzaka, ile na jakieś tam używki i tak dalej. Jest wam wtedy dużo łatwiej, dlatego uważam, że przez pierwsze 3 miesiące to jest genialny sposób właśnie na prowadzenie takiego budżetu. To jest po raz, co do anegdotki. Mój mąż, jak sprzedaliśmy poprzedni samochód, dostał maila z ubezpieczalni, żeby podał swoje dane i dostanie zwrot pieniędzy za polisę. No i okej, no i słuchajcie, to było w grudniu, przychodzi na raz, słuchajcie, kwiecień, ja co chwilę pytam się jego, dostałeś te pieniądze, dostałeś te pieniądze, dostałeś te pieniądze, nie. No to ja mówię, no to dobra, dawaj, dzwonimy na infolinię, bo za chwileczkę minie pół roku i okaże się, że w ogóle żadnych pieniędzy nie dostaniesz. Słuchajcie, zaczęliśmy rozmawiać z paniem na infolinii, okazało się, że zwrotu mieliśmy 4 zł z haczkiem. Do tego wszystkiego okazało się, że jednak można przepisać ubezpieczenie na siebie, kiedy kupujemy samochód. My kiedyś nam trzymali to i nie mogliśmy. I myśleliśmy, że już w ogóle nie można, ale okazało się, że można. I zwrotu było 4 zł z hakiem i dostał on ten przelew na koniec grudnia. No i tak rozmawialiśmy z moim mężem na ten temat i on się śmiał do mnie. Mówi, ty każdą złotówkę widzisz na koncie. Ty jakbyś dostała ten przelew, od razu by się zorientowała. Ja mówię, no właśnie, mówię, bo to chodzi o to, żeby mieć kontrolę nad swoimi pieniędzmi. A ja faktycznie, ja też nie analizuję jego wyciągu, bo on też dostaje pieniądze dla siebie i... Znaczy, kuźwa, jak to brzmi, dla siebie. Człowiek dorosły zarabia pieniądze, ale dostaje pieniądze dla siebie. No nie, no dostaje pieniądze, które może sobie wydać i on się z nich nie tłumaczy, on mi ich nie pokazuje, ja nie chcę wiedzieć, co z tego poszło. Nie sprawdzam mu, gdzie chcę, to sobie po prostu te pieniądze wydaje. I ja się kompletnie z tego nie rozliczam z nim, on się ze mną nie rozlicza. Mamy swoje takie pieniążki, możemy robić, co z nimi chcemy.
Natomiast, i właśnie dlatego nie analizuję jego wyciągów bankowych. Natomiast właśnie warto jest w taki sposób zacząć oszczędzać, bo to jest naprawdę dobry sposób. I nieraz słyszę, jak znajomi do mnie mówią, jak ty dajesz radę z takimi pieniędzmi, jedna wypłata, wydajecie radę, a jeszcze w ogóle kredyt. I ostatnio usłyszałam bardzo fajny tekst od jednej z was. Kto wie, to ona wie, że ja ją uwielbiam i uwielbiam z nią rozmawiać na Instagramie. Dostałam informację, że skoro stać mnie kupić meble, nowe meble, dziecku do pokoju, skoro stać mnie zrobić się taki mini remont, to znaczy, że ten system działa. Bo w dzisiejszych czasach żyć z jednej wypłaty jest ciężko. Ale jeżeli się ma nadwładzę nad swoimi pieniędzmi, to jest się w stanie coś nieco zaoszczędzić. Ja mam, słuchajcie, wesele w maju, a my w styczniu zamknęliśmy kopertę oszczędności. Nie w styczniu, w lutym. W lutym zamknęliśmy kopertę oszczędności na wesele, na Dzień Matki i na urodziny mojej siostry. Mamy takie właśnie trzy okazje w maju i ja miałam to wszystko w jednej kopercie uzbierane i ja faktycznie, ja już w tym momencie z tego wydaję, no bo kupiliśmy sukienki, kupiliśmy garnitur, jeden dzisiaj będziemy zamawiać drugi garnitur. I jakby już mamy możliwość wydawania tych pieniędzy, a nie muszę się zastanawiać, że ojeju, jeszcze z majowej wypłaty będzie trzeba oszczędzić. Nie, nie, nie. Ja już to zamknęłam wcześniej. I dzięki temu naprawdę takie wyzwania mogą wam w wielu rzeczach pomóc. Zresztą słuchajcie, mamy kwiecień. Kto w kwietniu myśli o świętach Bożego Narodzenia? Kto w kwietniu myśli o tym, że jego dziecko idzie do przedszkola czy do szkoły we wrześniu i będą te wszystkie ubezpieczenia, składki na wszystkie te papiernicze rzeczy, będzie trzeba kupić jakieś rzeczy, ubrania dodatkowe, będzie trzeba zrobić te wszystkie składki rodzicielskie, nierodzicielskie i to wszystko. Kto teraz o tym myśli? Przyznać się, kto teraz o tym myśli? A kto kompletnie nie wpadł na to, że hej, wrzesień będzie tak. Dziękuję bardzo za ten filmik, widzimy się w kolejnym, trzymajcie się.